Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj rower, o który pytało wielu z Was, a mianowicie ROG Rider ST100 w wersji D, czyli damskiej. Jeden z nielicznych rowerów specjalnie zaprojektowanych dla kobiet. I oto i on w wersji jedynej słusznej, czyli białej. W takiej jest dostępny w 2020 roku, chociaż w ograniczonej ilości w okresie wakacyjnym, na wiosnę i na lato. W cenie około 890, czy dokładnie za 899 zł, przynajmniej jest to cena na wakacje 2020. A więc nie przedłużając, przejdźmy już do samego materiału. Słuchajcie, zaczynając od roweru, tak naprawdę jest to zbliżony model do męskiej wersji ST100, czyli takiego podstawowego, sensownego modelu z Decathlona. Kolor w zasadzie głównie biały ze srebrnymi i różowymi, takimi czerwonymi, przechodzącymi w róż akcentami. Powiem Wam, że większość kobiet oczywiście stwierdzi, że jest to bardzo fajny kolor, ale nawet mi jako mężczyźnie ten kolor się podoba. Rama jest oczywiście aluminiowa, waży około 15 kg w zależności od wersji. Tutaj taka dosyć istotna informacja, jeżeli chodzi o koła, one we wszystkich wersjach poza XS są 27,5 cala, więc te najpopularniejsze. Natomiast w wersji XS są niestety 26-calowe, więc jeżeli nie kupujecie tego roweru dla dzieci, to już warto wziąć S-kę, a nie XS-kę, żeby mieć te większe koła w zestawie. To taka, myślę, że ważna uwaga. Może w tej chwili już przejdźmy do samej ramy. Tak jak powiedziałem, rama jest aluminiowa i zrobiona w tej słynnej decathlonowskiej myśli technicznej Comfort Geometry Frame. Wszystkie ramy ST100, jak również ST520, 530, 540 są zrobione według tej filozofii, tego stylu, że tak to nazwijmy. One sprawiają, że nieco bardziej wyprostowana jest pozycja i wygodniejsza dla amatorów na rowerze. Natomiast sama rama jest ciut oczywiście cięższa niż w tych wersjach 500. Niewiele, choć kwestia pół kilograma. Tam też są wersje rowerów dla kobiet, ale tamte są zdecydowanie droższe. Ten jest chyba najtańszym takim sensownym modelem, według mnie. Jest jeszcze chyba jakiś kolor, ale biały był najczęściej dostępny, chociaż przez 1-2 dni w sezonie, słuchajcie, wakacyjnym. Rower jest wyposażony oczywiście w takie gadżety jak dzwonek, światła przednie i tylnie. Natomiast nie wyposażono go oczywiście tradycyjnie do Decathlona w stopkę. Nie mamy nóżki, to musimy dokupić ewentualnie sami. Jeżeli chodzi o sam osprzęt, on jest mikro shifta, przepraszam, taki sam jak w modelu 530. W modelach męskich ST100 są podstawowe modele Shimano. One są porównywalnej klasy, więc tutaj bym kopii nie łamał, oto też są przyzwoite. Z tyłu są biegi chyba 7. Zaraz to sprawdzimy nawet. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, 7 biegów z tyłu i 3 z przodu. Z tyłu mamy Shimano SIS, jak widać, ale już samą kasetę, natomiast przerzutki już mikro shifta. Tak to wygląda. Myślę, że to nie jest problematyczną kwestią. Co dalej? Nie mamy tutaj tej ochrony, słuchajcie, chyba. Nie wiem, czy była w zestawie tej na przerzutkę tylnią, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Z przodu mamy 3 blaty i też chyba mikro shifta, jeżeli pamiętam. Całkiem sprawnie to chodzi. Niektórzy narzekają, że nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Niektórzy narzekają, że te przeszczepki przeskakują. No, jak ktoś nie umiał zmieniać biegów, to owszem. Trzeba po prostu dopasować się do tej przekładni. Decathlon ST100, Rock Rider, Design in France.
Siodełko, słuchajcie, to co odróżnia model męski od, dlaczego warto kupić specjalnie dla kobiet model dla nich dedykowany, zamiast męskiego, siodełko. Siodełko jest specjalnie przystosowane do miednicy kobiet, do ich bioder, z otworkiem do wentylacji i kierownica. Kierownica jest dużo węższa, nie tak szeroka jak w modelach 500. Ona też jest bardziej dopasowana do węższych kobiecych ramion. Myślę, że to jest akurat model M. On chyba będzie najbardziej poszukiwany przez większość kobiet, ponieważ no chyba mówimy o kobietach. Jeżeli chodzi o dziewczynki, to wiadomo, że będą to mniejsze modele, ale jeżeli chodzi o kobiety, to chyba najczęściej M wybierają i najciężej go też zamówić. Więc jak jest, to bierzcie, kupujcie. Słuchajcie, z przodu amortyzator prawdopodobnie Santura 80 mm, oczywiście sprężynowy. Jest całkiem fajny, z weight adjusterem, czyli możemy sobie tutaj wybrać, słuchajcie, wagę od 55 prawdopodobnie do 80, około kilogramu, więc można sobie dopasować siłę tłumienia. Hamulce oczywiście, V-brake'i. Myślę, że tutaj w tej klasie cenowej jak najbardziej na plus. Tanie w eksploatacji, w wymianie. W zupełności wystarczająco hamują. Można to zrobić nawet dwoma palcami. Jednym też można. Też kobiety oczywiście są mniej, nie mają takiej siły oczywiście w rękach zazwyczaj jak mężczyźni, więc tutaj jest to dosyć istotne. To co jest w Vesta 100 dosyć słabą kwestią z wad, to te przerzutki w gripach, bym powiedział. One niestety, nie wiem czy to jest Shimano, czy też nie, ale jest w gripach, nie, to nie jest chyba Shimano. On w gripach niestety, no nie jest to najbardziej fortunne rozwiązanie, ja zawsze wolę zmieniać biegi tutaj za pomocą przełączników, a nie w gripie. No niestety tutaj tak to jest, trzeba to zaakceptować. Rozwiązanie nie jest najlepsze, ale jest całkiem ok w tej oczywiście klasie cenowej. Opony. Słuchajcie, opony. Nie wiem, czy to będzie widać. Opony mamy 27,5 cala razy 2 Between All Terrain. Całkiem przyzwoite. Bieżnik jest, jak widzicie, taki i ten bieżnik jak najbardziej jest przyzwoity. Myślę, że w cenie 900 zł ciężko oczekiwać lepszych opon. Zawsze można na wymianę wrzucić nieco lepsze, jeżeli ktoś będzie potrzebował. Oczywiście można regulować wysokość siodełka. Można dokupić żelowy wkład. To też praktyczna informacja dla kobiet, które są bardziej wrażliwe na te siodełko, bo te wszystkie siodełka w zasadzie są dosyć twarde. Także no, pamiętajcie o tym. Można coś takiego dokupić. Z przodu mamy jeszcze X-a, logo serii Rock Rider. Ten kolorek naprawdę wydaje mi się, że jest naprawdę fajny. Są jeszcze oczywiście odblaski, słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o rower. Z informacji praktycznych, zamiast odblasków mogliby dać jednak tą nóżkę, chociaż nie każdemu jest potrzebna. Z informacji praktycznych, przednie koło można zdemontować, co ułatwia transport ewentualnie. W samochodzie tylniego w prosty sposób się nie da. Można zamontować do wersji M, też spróbować zamontować fotelik, na przykład Hamaxa bądź Betweena na tylnią oś, tutaj w tym miejscu. Można zamontować z tyłu bagażnik również. Rower jest półsztywny, czyli ma sztywną tylnią oś i przedni widelec amortyzowany, tak jak powiedziałem, 80 mm i to jest chyba Santur, chociaż nie wiem czy tutaj będzie gdzieś jego logo. To i tak są podstawowe sprężynowe amortyzatory, więc no nie oczekujmy tutaj cudów, ale te 80 mm całkowicie wystarcza do podstawowej jazdy. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o rowerach ST100 Decathlona. Jest to dosyć nowa seria z 2019 bądź 20 roku z początku, więc jeszcze niedużo jest jej na rynku. Ten model zastąpił model chyba 340. Myślę, że całkiem udanie. Tamten miał 26 koła cale. Znaczy cale, 26-calowe koła. Ten ma 27,5-calowe, więc już bardziej cywilizowane. Nowsze. Dla większości myślę, że lepsze. Dajcie znać w komentarzach, co o nich myślicie. Jakie są Wasze doświadczenia. Jeżeli macie pytania, również zadawajcie je w komentarzach. Łapki w górę oczywiście motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. Proszę o udostępnianie filmu i szerzenie go. Myślę, że wielu może pomóc.
Tak jak powiedziałem, cena 899 zł, myślę, że atrakcyjna i ciężko w tej cenie znaleźć lepszy sprzęt u konkurencji. Jeżeli komuś nie zależy na markowym logo, na ramię, to za te pieniądze lepszego sprzętu raczej nie otrzyma. Aha, jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to właśnie teraz. A tutaj gdzieś u góry macie linki do innych rowerów z Decathlonu. Film nie był sponsorowany przez Decathlon, natomiast tym niemniej, jeżeli sprzęt jest dobry, myślę, że warto go pochwalić i też pozytywną recenzję nakręcić. A więc, drogie panie, jeżeli macie ochotę na zakup roweru, rozważcie model ST100 w wersji D. Hej, hej!